Trzecin kapitanat, kajak wędkarski Moskwa TV prosi. Połyskliwa, błyszcząca, migocząca krewetka. My dzisiaj ją, Aga, dotniemy. Wyfryzjerzymy, tak. Wyfryzjerzymy. Dajemy ołowiu, który będzie stanowił obciążenie muchy. Cześć wszystkim, tu Arek i... I Aga. Kubale z Tuchola Fly Fishing. Dzisiaj pokażemy Wam, jak zawiązać muchę, która nazywa się Glimmer Reje albo Glitter Shrimp i jest absolutnym killerem na trocie. Tak, żeby każdy mógł sobie sam to zawiązać. Mhm. Zaczynamy. Zaczynamy od haka. Powiedz od razu, jaki to jest haczyk. To jest hak NS156 z Arexa. Rozmiar 6. W jakich rozmiarach można to zrobić jeszcze poza szóstką? W zasadzie od 4 do 10. I tu warto też od razu powiedzieć, że jeżeli chcecie sobie wykonać taką muchę na bardziej słone wody niż Bałtyk, to też możecie użyć innego haczyka w zbliżonym kształcie, ale może być to też hak, który ma na przykład jest z materiału duratin albo stainless steel, tak żeby po prostu nie rdzewiał. To warto mieć na uwadze. Nie musi być to dosłownie ten haczyk. Fajnie, jak jest taki, ma wygięty nieco profil. Dosyć długi trzonek, prawda? Bo ta mucha finalnie będzie miała taki marchewkowaty kształt. Dobrze, jak ma ten kształt, dlatego że hak taki, powiedzmy, szybciej tutaj zakręcający z łukiem kolankowym by się schował, nie? Mhm. W tej muszce. Tutaj on jest fajnie wyeksponowany, więc jakby skuteczność lepsza. I od razu jeszcze powiedz, jakiej nici używasz? Nić to jest z UTC 140. Dopasowana kolorem do muszki. Dopasowana kolorem, dokładnie. Teraz troszeczkę dodajemy ołowiu, który będzie stanowił obciążenie muchy. Jest to kwestia opcjonalna. My często dodajemy ołów. Fajne są też taśmy pozbawione ołowiu obciążające, tak zwany lead-free wire. Nie? Też może coś takiego być. No i teraz kolejny etap. Przykrywacie sobie ołów nicią wiodącą. Jest to naprawdę prosta muszka. Jeżeli łowicie na muchę lub zaczynacie łowić na muchę i chcecie mieć to hobby jeszcze bardziej takie kompletne, no to warto jest sobie wiązać muchy, to glitter shrimp jest w zasadzie doskonałe, żeby się nauczyć wiązać muchy. Mhm. Morskie. Dobra, i teraz co przywiązujemy? Teraz przywiązujemy kawałek królika. Okej. Okay. Tak, jest to sierść królika. To jest zonker strip, czyli takie paseczki królicze i odcięłam kawałeczek z tego. Mhm. Okej. Okay. Jak po złożeniu tu są jakieś za długie włoski, to po prostu najlepiej je wyrwać. Nie obcinać, tylko wyrwać. Czy to można zrobić na przykład pincetą? Najlepiej po prostu palcami. Ręką, bo to jest mięciutkie, to się urwie, a żeby nie było widocznych takich cięć nożyczkami, nie? Jest to mucha, która wybacza wiele błędów. Tak jak teraz zwrócicie uwagę, no to tak naprawdę ta muszka na razie no, nie wygląda za bardzo. O, wzmocnienie klejem, też fajna sprawa. Pamiętajcie, że muchy, większe muchy, no to też troszeczkę większe wymagania co do wytrzymałości, więc w takim momencie wzmocnienie niektórych etapów klejem też pomoże. No i teraz kolejny etap to oczka krewetkowe. My akurat oczka krewetkowe robimy sami. Być może, jest to jakiś pomysł, Aga, żeby kiedyś zrobić też filmik, jak robimy oczka krewetkowe. Można je kupić, one są dosyć drogie. Różnie z ich dostępnością, więc my zdecydowanie sami robimy. Pamiętajcie też, że prowadzimy nasz kanał YouTube Tuchola Fly Fishing i może to jest fajny pomysł, żebyśmy kiedyś pokazali, jak zrobić oczka do krewetek. Mhm. Można je zrobić z żyłki, koralika i kleju UV. No i teraz oczka trzeba naprawdę bardzo, bardzo solidnie zamocować. Aga, wypowiedz się tutaj jako fachowiec. Tak. Tak. No. Chodzi o to, żeby tutaj dosyć duża powierzchnia była montażu, żeby one po prostu przy rzutach nie odskoczyły. No i tak samo jak w poprzednim etapie, wzmocnienie klejem oczu jest dosyć ważne, żeby ich nie zgubić w pierwszych rzutach. Dokładnie. Łowienie szybko zweryfikuje to, jak je przymocowaliście, więc warto nie tylko nić, ale również klej. No i okej, i w zasadzie mamy ogonek muchy, mamy oczka, no to teraz pora na tułów muszki. Tułów muszki albo ciałko będzie wykonane z tak zwanej szenili. Szenile to są takie materiały bardzo, bardzo lub mniej puszyste i bogate w taki materiał. Czasem połyskliwy, czasem nie. Czasem to jest zamsz taki chyba, nie? Są. Są zamszowe też. No, słuchajcie, ta mucha nazywa się glitter shrimp, czyli połyskliwa, błyszcząca, migocząca krewetka.
z duńskiego glimmerreje, tak jak już powiedziałem, no więc ta szenila też jest połyskliwa, stąd wzięła się jej nazwa. I zobaczycie, jak fantastycznym właśnie materiałem to jest szenila. Szenil, może być kaktus szenil też. Kawałek trzeba ją, że tak powiem, ogołocić. Wtedy zostaje, końcu. Tak, pokaż może tutaj wtedy do kamery, zostaje, co zostaje właśnie. Zostaje taka goła niteczka. Mhm. I za tą niteczkę można sobie elegancko schwycić. Póki sobie elegancko to schwytu, jeszcze od razu opowiem, że nie wiem, czy już wspominałem, ale ta mucha to był absolutny hicior tego sezonu w Danii i na Gotlandii. Używana nawet w dużym rozmiarze, prawda? Tam chyba chłopak łowił Czwórka chyba nawet. Jeśli nie albo dwójka, albo naprawdę. Rację, nie bójcie dwójka się rozpiętości, zwłaszcza na początku, jeżeli zaczynacie wiązać muchy. Nie bójcie się zrobić większą muchę, bo im bardziej będziecie schodzić z rozmiaru, typu 8, 10, 12, rzeczy zaczną się też komplikować. Pamiętajcie też, że jeżeli wiążecie sobie 12, no to wtedy też ta szenila musi być mniejsza. Są różne rozmiary, są S-ki, M-ki, L-ki, czasem jest to opisywane w milimetrach, niestety rzadko. Chociaż zależy chyba od producenta. Nie, zależy od producenta. Hens ma tutaj akurat 10 opisana, czyli 10 mm. Amerykanie rzadko chyba opisują to w milimetrach, no, ale u nich jest też inny system. Dokładnie. W każdym razie pamiętajcie, żeby dostosować zawsze też rozmiar i kaliber materiałów do wykonywanej muchy, no bo to będzie stanowiło o ostatecznym efekcie. No i mamy nawinięte ciałko. Jak widzicie, nie jest to nic skomplikowanego. Oczka nadal widoczne. Ciałko nawinięte i teraz jest taki fajny myk. Glimmerleje, czy glitter shrimp, jest bardzo prostą imitacją krewetki i tak w zasadzie muchę możecie zostawić. Może być takim wyciorkiem. To trochę wygląda jak przyrząd do czyszczenia butelek. I to już jest w zasadzie gotowa mucha. Chyba, że chcecie, macie w sobie tutaj duszę fryzjera i artysty i chcecie ją dociąć na kształt bardziej krewetkowaty, nadać jej taki klinowaty kształt. Też jest to, jest taka opcja. My dzisiaj ją, Aga, dotniemy? Wyfryzjerzymy, tak. Wyfryzjerzymy. Teraz Aga zakończyła muchę tak zwanym finisherem. Warto sobie potrenować, jeżeli nie wiążecie much na co dzień, jeżeli dopiero zaczynacie, warto sobie jest taki etap zakończenia muchy potrenować wcześniej. Słucham ciebie, co potrzebne. Lakier. Lakier, dobrze. To ja sięgnę lakier, który paskudnie wziąłem. Wychodzę z kadru na chwilę i zaraz wracam. Proszę bardzo, lakier. Dzięki. Mam nadzieję, że uniknę cichych dni z żoną, bo ja mam taki brzydki zwyczaj, że jak coś biorę na swoje stanowisko, to potem nie oddaję, czego byliście właśnie świadkiem. Pamiętajcie, żeby nie podpadać żonie, zwłaszcza żonie, która jest tutaj autorytetem w kwestii wiązania much. Czyli co, mucha zakończona, tak. Porcja lakieru, przeźroczysty lakier Veniarda, bardzo polecamy. Dobrze go zakręcajcie, bo jak nie będziecie go dobrze zakręcać, to zgęstnieje. Po rozcieńczaniu już nie jest taki sam, prawda? Nawet ich. No niestety, i dłużej schnie, i taki się matowy robi, ale ogólnie jest bardzo wydajny i bardzo dobry. Dobra, tniemy. Najlepiej tniemy jakieś takie dłuższe nożyczki. Tak. No i taki marchewowaty kształt chcemy uzyskać. Od razu wam też tu ulokujemy produkt z jednego względu. Są to fantastycznie dobre nożyczki Renomed. Polska firma, więc warto wspierać nasz tutaj też rodzimy rynek. Nożyczki, które podbiły świat wiązania much. Renomedy są naprawdę ekstra fajne, bardzo ostre, świetnie wykonane. Długie tradycje polskiego nożyczkarstwa, prawda? No i przydają się bardzo wiązanie much. Przydadzą się, generalnie nadadzą wam się do wiązania much każde ostre nożyczki o fajnych, ostrych, zbieżnych końcach. Ale jeżeli chcecie naprawdę sobie ułatwić pracę i wiążecie więcej much, Renomedy to jest fajny wybór. No to jest sama przyjemność, bo jak się będzie dbać o to, to naprawdę na lata. Tak, tylko nie upuścić, nie tnijcie tym drutu, nie pożyczajcie sąsiadowi, żeby przeciął właśnie, żeby dociął sobie ogrodzenie. To jest zdecydowanie głupi pomysł. Ale jeżeli wiecie, że fly tying, czyli wiązanie much, to też wasze hobby, wam bardzo to się podoba, to bardzo fajne, chwytne końce. Tak po przyjacielsku się tym dzielimy, bo sami to odkryliśmy stosunkowo niedawno. Oczywiście każde nożyczki typu, nie wiem, do paznokci, takie mniejsze też się nadadzą. No i dobra. Jak widzicie, klinowaty kształt, taki marchewkowaty i glitter shrimp. Gotowa.
jedna z prostszych krewetek, bardzo, bardzo, bardzo efektywna, przynajmniej w tym roku na Gotlandii. To nie jest nowy wzór. Tu mamy różne kolory, inne, można robić naprawdę, jakie się tylko... Takie podstawowe, no to co, biały właśnie, chartreuse, czyli taki limonkowy. Chartreuse, takie bardziej spokojne, białe. Tak jak widzicie, jest to bardzo prosta muszka, zajęła nam tak naprawdę kilka minut i nawet jeżeli sami spróbujecie ją zawiązać, nie powinna wam zająć zbyt wiele czasu. Możecie ją ciąć lub nie. Zapraszamy na kolejny odcinek, w którym pokażemy już troszkę bardziej złożony wzór muchy. Będzie to też krewetka. Miłego wiązania i wielkich troci oraz innych ryb, bo na tym możecie złowić nawet okonia. Wielkich, fajnych ryb w morzu życzymy. Kłaniamy się.